Cześć, tu Mruk, witam w tutorialu do kostki Bermuda w wersji Uranus. Jedna z trudniejszych kostek. Trudna dlatego, że zamiast środków, które są tylko dwa standardowe, ma po trójkątne środki, jest ich aż cztery. Te środki powodują, że kostka blokuje się przy przekręcaniu poszczególnych ścian. W takim położeniu trzy ściany ma wolne, ale wystarczy jedną ścianę przekręcić o 180 stopni i cała kostka się blokuje. Poza tą jedną ścianą, która dalej daje się kręcić. Kostkę pomieszam i będziemy układać. Kostka pomieszana, zaczynamy układanie. Zaczynam oczywiście od białej ściany. Tutaj taka mała uwaga przy mieszaniu. Wszystko się miesza, natomiast nigdy nie udało mi się pomieszać jeszcze tego czerwono-zielonego elementu. On po prostu cały czas pozostaje w tej samej pozycji. Nie da się ustawić kostki tak, żeby odblokować możliwość jego ruchu. Kostkę zaczynam od białej ściany i zaczynam od tego dużego biało-zielono-czerwono elementu. To jest de facto krawędź, która łączy się z tym długim bokiem trójkąta, ale ustawiam ją na krótkim boku trójkąta. Natomiast ten długi bok służy mi do obracania tych małych narożników dwukolorowych. Ten zielony jest dobrze ustawiony, on powinien być ustawiony w takim nachyleniu względem białej ściany, ale żeby go połączyć z biało-zielonym z tej strony, powinien być w tym miejscu, dlatego muszę go trochę przemieścić. Tak go nie przemieszczę. Może tak go przemieszczę. Z takiej pozycji da się już połączyć z tym biało-zielonym. Wystarczy tym biało-zielonym zjechać do dołu i połączyć je i wstawić na długi bok trójkąta. W ogóle, żeby kostkę można było kręcić, żeby można ją było układać, to musi być w takiej pozycji, żeby kąty proste tych trójkątów zbiegały się w tym samym jednym narożniku. Wtedy jest możliwy obrót trzema ścianami. Tyle jest nam potrzebnych, żeby połączyć te elementy łączące się z długim bokiem trójkąta. Tu jest jeszcze biały, który też powinien jest w dobrym miejscu, ale źle obrócony. Trzeba go obrócić. Żeby to zrobić, ja zawsze zabieram ten podwójny element z tego długiego boku i wstawiam go na krótki bok w taki sposób, żeby drugi krótki bok i długi bok były gotowe do przekręcania i jednocześnie nie niszczyły tego podwójnego elementu. Ten biało-czerwony znowu muszę przekręcić w taki sposób, żeby znalazł się tutaj i znowu tym czerwonym w tą stronę skierowany. Czasami wymaga to wykonania wielu obrotów. On jest w tej chwili dobrze obrócony, ale w złej pozycji powinien być tutaj. Muszę go jeszcze przemieścić. I odblokować kostkę. Teraz jest już w dobrej pozycji. Ten biało-czerwony może się połączyć z całym tym elementem.
zabieram go na dół i dojeżdżam tym biało-czerwonym do niego. Jeżeli tak to robię, to od razu po obrocie kostką jest wstawiony cały potrójny slot na swoje miejsce i ten cały element odstawiam już na bok, białą ścianą się dalej nie zajmuję, przechodzę do kolejnej ściany, na przykład pomarańczowej. Kolejność układania ścian jest dowolna, wszystkie cztery układa się tak samo w dowolnej kolejności. Pomarańczowo-biało-zielony duży element jest już na miejscu, gotowy do układania. Tu jest pomarańczowo-zielony, też w dobrym miejscu, ale źle odwrócony, dlatego muszę go stąd zabrać i wstawić oczywiście na ten długi bok. I jeszcze go obrócić. Teraz jest w pozycji, w której mogę go wstawić. One się połączyły, natomiast zabieram go stąd i wstawiam na krótki bok, tak żeby znowu mieć krótki bok i długi bok z możliwością poruszania kostką. I jeszcze pomarańczowo-biały muszę poszukać, on jest tutaj. Podjeżdżam nim na górną ścianę i znowu kostkę ustawiam w takiej pozycji, czyli te kąty proste do narożnika, żeby można było dalej układać. I znowu muszę obrócić ten pomarańczowo-biały. Jest obrócony dobrze, natomiast jest w złym ustawieniu. Żeby go połączyć w tym miejscu z białym, on powinien być na tym końcu długiego ramienia trójkąta. Z tej pozycji można by było połączyć zielony. Czyli muszę go przemieścić. Zabieram go na dół i wstawiam na drugim końcu. I jeszcze tylko muszę odblokować kostkę i teraz już całym tym elementem do dołu i podjeżdżam tym biało-pomarańczowym i znowu jest połączony z całą resztą tego trójkąta i kolejny element odstawiam na bok, przechodzę do żółtego. Żółty jest tutaj i sytuacja powtarza się po raz kolejny. Żółto-zielony jest tutaj, trzeba go tylko obrócić, ale żeby go obrócić, to trzeba kostkę ustawić w pozycji takiej, w której można to zrobić. Jest obrócony, natomiast znowu jest w niewłaściwym miejscu, bo z tej pozycji można by było połączyć z tym dużym żółto-czerwony element, czyli ten żółto-zielony powinien być w tym miejscu, ustawiony w taki sam sposób. Czyli muszę go przenieść na tą stronę. Czyli zabrać go do dołu i wstawić w tą pozycję. I powrócić tutaj tak, żeby można było dalej kostką kręcić. I teraz cały ten element do dołu i dostawiam ten żółto-zielony, wjeżdżam na górę i znowu zabieram go na krótkie ramię, tak żeby była możliwość ruchu tych dwóch krawędzi. Muszę przekręcić, on jest dobrze ustawiony, ale źle zrotowany, czyli muszę go stąd na razie zabrać. Zjechać nim na dół i dopiero wstawić we właściwą pozycję. I teraz znowu całym tym podwójnym elementem do dołu dostawiam żółto-czerwony i łączę z pozostałą częścią trójkąta i na bok. I został tylko ostatni biało-czerwono-niebieski element. Tutaj już
biało-niebieski jest połączony z tym dużym elementem, ale jest na krótkiej krawędzi, tak jakbym chciał, ale nie na tej, którą bym chciał, bo tutaj przy każdym obrocie mogę go niestety zabierać, dlatego muszę nim zjechać do dołu i wstawić go na ten bok trójkąta, tak żeby nie przeszkadzał w poruszaniu pozostałymi elementami. Brakujący niebiesko-czerwony jest tutaj, trzeba go, on jest we właściwym miejscu znowu, natomiast trzeba go obrócić. I przestawić znowu do właściwej pozycji. Żeby to zrobić, to trzeba go zabrać do dołu i wstawić z drugiej strony długiego ramienia trójkąta. I jeszcze odblokować kostkę. I teraz już można całym tym elementem zjechać do dołu, podstawić i wjechać do góry. To, co pokazywałem cały czas, jest tak naprawdę jednym ze sposobów łączenia tych slotów, natomiast na ostatniej ścianie jest to jedyny sposób, czyli ustawienie dwóch elementów na krótkim boku, a trzeci brakujący element musimy przekręcać na długim boku. Inaczej się nie da wstawić całego slotu we właściwe miejsce, zawsze będzie musiało dojść do rozdzielenia, jeżeli ułożymy go na którymś z krótkich ramion tego trójkąta. Ten element ustawiamy we właściwej pozycji i zostały nam jeszcze tylko te trzy krawędzie traktowane jako całość. Natomiast najpierw patrzę, co się dzieje z krawędziami prawdziwymi, czyli tymi dwukolorowymi elementami. One są poprzemieszczane, jak widać. One zawsze się ustawiają w jakimś trójcyklu. Ta powinna być tutaj, ta tutaj i ta tutaj. Trzeba je w prosty sposób przemieścić, tak jak przemieszcza się krawędzie w kostce Dino na przykład, czy środki w kostce z Cube, czyli cztery obroty i powinno być wszystko na miejscu. W tym wypadku trzeba zacząć lewą ręką, czyli F, R', F', R i one w trójcyklu się przemieszczają. Są w tej chwili na swoich miejscach. Są poobracane, co prawda, ale tym się na tym etapie nie przejmujemy. I patrzymy, co teraz się dzieje z narożnikami. Ten narożnik jest na swoim miejscu, natomiast te pozostałe trzy są poprzemieszczane. I co w tej sytuacji można zrobić? Gdyby żaden był nieprzemieszczony, to być może możliwa by była sytuacja, w której można by je było poprzemieszczać parami i ustawić we właściwy sposób. Można do tego wykorzystać algorytm, który przemieszcza te krawędzie. Ten algorytm wykonany trzy razy przemieszcza także narożniki, zamieniając je miejscami T2 i T2. Jeżeli na kostce jest widoczna taka sytuacja, to wystarczy wykonać ten algorytm i wszystko jest jak trzeba. Natomiast w sytuacji, gdy jeden jest dobrze, ten jest dobrze umieszczony, jest we właściwej pozycji, jest tylko źle zrotowany. Natomiast trzy są nie na swoich miejscach. Niestety trzeba wrócić z układaniem do tego potrójnego slotu i wykonać cały ciąg algorytmów, który pozwoli przemieścić te narożniki w taki sposób, że ten wejdzie tutaj, czyli na swoje miejsce, ten tu i ten tutaj. I będzie możliwe dalsze układanie kostki. Algorytm jest bardzo długi, to w zasadzie ciąg algorytmów. Ja go spróbuję zapisać na dole ekranu, natomiast zapis będzie w taki sposób, że ruchy U albo U' będą oznaczały
odblokowywanie, ruch U nie o 90 stopni, tak jak w kostce Rubika, tylko ruch U do miejsca, w którym będzie możliwy ruch ścianą R albo F. Ja może przed poszczególnymi elementami algorytmu w nawiasie napiszę, że ruch U dotyczy, dopiszę R albo F i wtedy ruch U dotyczy odblokowania ściany R albo ściany F. Cały algorytm wygląda w ten sposób, że U do odblokowania ściany R, R, U prim, R prim, U, R, U, R prim, U, R, U, R prim i teraz 2U. To jest pierwsza część bardzo długiego algorytmu. W ten sposób uzyskaliśmy to, że ten element wyszedł z tego slotu, został on rozdzielony, a w to miejsce wszedł narożnik akurat z tej, który był do tej pory w tej pozycji umieszczony. Teraz dalsza część algorytmu, czyli trzeba poprzemieszczać te narożniki, czyli algorytm do zamiany krawędzi tak naprawdę. R prim, F, R, F prim. On powoduje zmianę kolejności narożników i teraz trzeba ten biały, biało-niebieski wstawić z powrotem tutaj i tutaj dalsza część bardzo długiego algorytmu. I znowu U, R, U prim, R prim, U, R, U, R prim. I teraz zmiana ściany. Dalsza część algorytmu dotyczy ściany F, czyli ruchy U będą odblokowywały ścianę F, czyli U prim, F prim, U, F, U prim, F prim, U, F i teraz zmiana ściany, czyli U prim R, U prim R prim, U, z uwagą, że znowu zmiana ściany, F prim, U i F. I teraz tylko połączenie tego podwójnego, czyli R, U, R prim i 2U. I końcówka algorytmu, czyli powrót krawędziami we właściwe miejsce, czyli R prim, F, R i F prim. Krawędzie są na swoich miejscach. Ten narożnik się nie przemieścił, natomiast te trzy narożniki przemieściły się i są już na swoich miejscach. Jeżeli ten żółto-pomarańczowo-zielony byłby w tym miejscu, niestety ten bardzo długi algorytm trzeba wykonać dwa razy. On przemieszcza te narożniki odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, ale tylko o jedną pozycję.
W tej chwili wszystkie krawędzie są w tym miejscu, gdzie trzeba. Są źle zrotowane. Ten narożnik jest dobrze zrotowany i we właściwym miejscu. Pozostała nam rotacja tych wszystkich elementów i tutaj kolejny algorytm, który trzeba niestety zastosować. Algorytm, który obraca narożnik, te dwa narożniki i te dwie krawędzie. Narożniki w trójcyklu, krawędzie w dwucyklu. Czyli po wykonaniu algorytmu pomarańczowy będzie tutaj, niebieski będzie tutaj, a te dwie krawędzie będą właściwie ustawione tak jak trzeba. I algorytm wygląda tak. R'F, R'F', trzy razy. I teraz U', R', U', R', dwa razy. I R', F', R', F'. Krawędzie się obróciły, natomiast żeby cokolwiek dalej zrobić, niestety trzeba algorytm wykonać kolejny raz, wtedy ten narożnik będzie już właściwie ustawiony. Ten jeszcze nie, ale ten będzie już właściwie ustawiony i krawędzie znowu się obrócą. Ten narożnik jest już w porządku. Pozostały nam te dwa narożniki i te dwie krawędzie. Jeżeli kostkę ustawię w ten sposób, to zostanę z tą krawędzią obróconą. Te dwie krawędzie muszą brać udział w algorytmie, ponieważ ten już jest ułożony, muszę kostkę ustawić tak i algorytm wykonywać lewą ręką. Dokładnie ten sam algorytm, tylko jego lustrzane odbicie. I tutaj ten narożnik będzie się obracał odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, ten zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Widać, że muszę go wykonać dwa razy, żeby te narożniki obróciły się we właściwy sposób. I jeszcze raz. Narożniki są obrócone prawidłowo, natomiast niestety krawędzie zostały w takiej pozycji, że trzeba je przekręcić. Nie ma żadnego innego algorytmu, natomiast jest tak, że narożniki obracają się w trójcyklu, krawędzie w dwucyklu, czyli algorytm wykonany jeszcze trzy razy w takim ułożeniu, żeby brały w nim udział obydwie krawędzie, spowoduje, że narożniki wrócą do swojej pozycji wyjściowej, a krawędzie będą ustawione już w sposób właściwy. I algorytm wykonany trzeci raz ustawi kostkę już tak jak trzeba. Kostka ułożona. Największym problemem jest chyba zamiana położenia tych narożników, bo sam ostatni algorytm jest długi, ale prosty i powoduje, że kostka będzie ułożona całkowicie. Kostka fajna, trudna, ale warto umieć ją układać. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych tutoriali.